Wojewódzkie obchody święta ludowego zostały zorganizowane w Wierzbowie koło Grajewa. Uroczystość rozpoczęła msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Tadeusza Zawistowskiego. Jeżeli uczestniczymy w święcie ludowym, to mamy świadomość, że chodzi tu o bardzo ważną sprawę, o rolnictwo, rolników, o tych, którzy bronią i żywią. Mówi się, że rolnictwo to przede wszystkim powołanie. A jeżeli powołanie, to znaczy, że ktoś was, drodzy rolnicy, woła. Woła was Bóg, który podzielił się z wami mocą twórczego działania. Spotkanie zorganizowane zostało przez Zarząd Wojewódzki Polskiego Stronnictwa Ludowego w Białymstoku, Powiatowy w Grajewie oraz przez posła Edmunda Borawskiego, prezesa Mlekpolu. Polskie Stronnictwo Ludowe w województwie podlaskim, jak w każdym roku, świętuje dzisiaj swoje święto. Obchodzimy wojewódzkie święto ludowe w Wierzbowie na terenie gminy Grajewo. W Zagłębiu i stolicy polskiego mleczarstwa z marką Łaciate. Myślę, że będzie to wspaniały dzień dla integracji środowiska z naszym ugrupowaniem politycznym Polskim Stronnictwem Ludowym. Będziemy dziękować za wszelką pomoc, podpowiedzi pozwalające nam lepiej, efektywniej służyć społeczeństwu, ale będziemy się także zwracać z prośbą do uczestników święta, ich rodzin, przyjaciół, znajomych w kontekście zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 25 maja, aby pamiętano o naszych kandydatach, wsparto nas, abyśmy nadal mogli dobrze służyć społeczeństwu. Ważnym tematem spotkania były zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego. Rozwój gospodarstw rolnych to zrównoważony rozwój kraju, a zarazem budowanie ogromnego wewnętrznego rynku zbytu i nowych stanowisk pracy. Polskie Stronnictwo Ludowe jest za dynamicznym rozwojem rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego, gdyż powinno to być koło zamachowe polskiej gospodarki. Możliwe to będzie, gdy Polskie Stronnictwo Ludowe uzyska większe wpływy we wszystkich strukturach władzy, zaczynając od samorządów gminnych, poprzez wojewódzkie, parlament krajowy, jak i europejski. Takie poparcie zależy od szanownych wyborców. Z waszego poparcia, szczególnie członków Mlekpolu i pracowników, jestem posłem. Mając bezpośrednio możliwość uczestniczyć w pracach Sejmu, mogę jednoznacznie stwierdzić, że gdyby nie PSL, nikt by nie pamiętał o problemach wsi. W święcie ludowym uczestniczył Dariusz Bogdan, wiceminister gospodarki. Jesteśmy w tym roku, rok 2014, jest rokiem wyjątkowym. To jest rok kanonizacji świętego Jana Pawła II, co już samo w sobie jest absolutnie wyjątkowe, ale również 25-lecie przemian gospodarczych, jak również 10-lecie w Unii Europejskiej. Czy to nasi posłowie, posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego, senatorowie, czy europosłowie, czy uczestnicy rządu Platforma PSL zrobili bardzo dużo, aby Polska rozwijała się dynamicznie. Dziesiątka kandydatów to są bardzo dobrzy kandydaci, którzy tutaj się urodzili, tutaj mieszkają od lat. To są ludzie, którzy mogli odegrać bardzo dużą rolę dla rozwoju podlaskiego, warmińsko-mazurskiego. Przypomnę tylko pan wojewoda Dzierżgowski, pan poseł Borawski, pan Żelichowski. To są wybitne postacie Polskiego Stronnictwa Ludowego, które sprawdziły się na co dzień w pracy, sprawdziły się w boju, w działaniu na rzecz małej ojczyzny, ale również ojczyzny, jaką jest Polska. Kandydaci Polskiego Stronnictwa Ludowego w wyborach do Parlamentu Europejskiego to osoby od lat związane z regionem. Znam wielu ludzi, ludzie mnie znają, także ja się nie muszę reklamować, bo nawet bym najlepsze rzeczy o sobie powiedział, to ludzie wiedzą, jaki jestem, więc chcę, żeby mi wybrali takiego, jaki jestem. Jestem w takim wieku, że zmienić się trudno, natomiast na tyle jestem doświadczony, żeby
no, wyborcy nie wstydzili się moich decyzji, na tyle czuję się jeszcze młodo, żeby chcieć działać, bo to ciężka praca. To jest najpiękniejszy region w Zjednoczonej Europie, na pewno drugiego takiego nie ma. On tak jak szlachetny kamień wymaga trochę szlifu, żeby olśnił całym blaskiem Europę i myślę, że spokojnie, jak nie będzie jakichś nadzwyczajnych zdarzeń, to jesteśmy w stanie go oszlifować. Organizatorzy zadbali o to, by uczestnicy mogli spróbować produktów spółdzielni mleczarskiej Mlekpol w Grajewie.